Cześć. Zapraszam was na kolejny odcinek projektu Gran Turismo. W dzisiejszym odcinku zajmę się przebiegiem samochodów, a konkretnie tym, czy mały przebieg samochodu powinien być czymś pożądanym. Nim przejdę do właściwej części odcinka, przedstawię kilka statystyk. Statystyki te stworzyłem na podstawie ogłoszeń sprzedaży samochodów zamieszczonych na jednym z popularnych portali aukcyjnych. W chwili ich tworzenia na Allegro znajdowało się blisko 250 tysięcy ogłoszeń z samochodami. Jak myślicie, ile samochodów spośród nich ma przebieg powyżej pół miliona? Odpowiedź brzmi: 376. Tą grupę starałem się przeanalizować jeszcze dokładniej pod kątem przebiegu, i w tym przypadku okazało się, że duża część wystawionych samochodów ma źle wpisany przebieg przykładowo 3 miliony zamiast 300 tysięcy i tym podobne. Po dokładnym sprawdzeniu danych okazało się, że samochodów z realnym przebiegiem powyżej pół miliona jest tylko 205. Oznacza to, że na każde 10 tysięcy aut tylko 8 ma przebieg powyżej pół miliona kilometrów, lub inaczej, jest to co 1230 samochód. Czy takie dane są realne? Żyjemy w pięknym kraju, w którym większość ludzi narzeka, że dzisiejsze auta nie są tak wytrzymałe jak kiedyś i nie wytrzymują tak dużych przebiegów. Z drugiej strony szacuje się, że blisko 80% sprowadzonych samochodów ma korygowane przebiegi i myślę, że już nikogo to nie dziwi. Nie brakuje przypadków, w których licznik jest skręcony nie o 10, 20, 50, ale o 100, 200 czy nawet 500 tys. kilometrów. Tylko nieliczni w przypadku dużych przebiegów, szczególnie nowych samochodów, decydują się na sprzedaż auta z oryginalnym przebiegiem. Tu postanowiłem podać przykład właściciela takiego samochodu, którego w którego przypadku uznałem w pierwszej chwili, że przebieg został po prostu błędnie wpisany. Sprzedający poprawiają przebieg, bo tak naprawdę oczekują tego kupujący. A czego konkretnie oczekują? Najlepiej 10-15 letniego samochodu z przebiegiem poniżej 200 tys. km. Dla wielu osób jest to bariera psychologiczna, powyżej której auto nie nadaje się do niczego. Co ciekawe, przecież kupując auto z przebiegiem np. 180 000 km, po 20 000 km sami ją przekraczamy. Tak czy inaczej, samochody z przebiegiem od 100 000 do 200 tysięcy km stanowią 40% aut sprzedawanych na Allegro. Największą grupą spośród sprzedawanych samochodów są te z przebiegiem 150 do 200 000 km i stanowią blisko 25%. W tej grupie znajduje się blisko 62 000 samochodów, a średnia ich wieku wynosi 11 lat. Dla przebiegu 175 tysięcy statystycznie taki samochód pokonuje rocznie prawie 16 tysięcy km. Czy to dużo, czy to mało, ocencie sami. Warto zwrócić uwagę jeszcze na dwie inne grupy. Pierwsza z nich to samochody z przebiegiem do 50 tysięcy km, które stanowią blisko jedną piątą sprzedawanych samochodów. Dane te są jednak mało realne, bardzo dużo samochodów ma tu po prostu źle wpisany przebieg, np. 50 000 zamiast 50 tysięcy lub 10 tysięcy zamiast 100 tysięcy i tym podobne. Poza tym statystycznie zaburzają tzw. krzywą gaussa. Gauss to ten facet, który w wieku 10 lat wymyślił wzór, którego większość ludzi uczy się w szkole średniej. Wracając do tematu, drugą grupą z kolei są samochody z przebiegiem 200-300 tys. km, które stanowią blisko 25% sprzedawanych samochodów. W tej grupie znajduje się coraz większa liczba samochodów, co wiąże się niewątpliwie ze zwiększoną świadomością kupujących. Mało kto wierzy w przebiegi kilkunastoletnich diesli około 150 tysięcy, więc przestają nas dziwić przebiegi rzędu 250 czy 300 tysięcy km. Po szerzej omówieniu statystyk przejdźmy do właściwej części odcinka. Czy mały przebieg jest czymś wskazanym dla naszego samochodu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, posłużmy się porównaniem dwóch takich samych dziesięcioletnich samochodów. Jeden z nich ma przebieg 30 tysięcy km, drugi 300 tysięcy km. Przyjmując dla uproszczenia, że każdym z samochodów jeżdżono przez 300 dni w roku, oznacza to, że w pierwszym przypadku samochodem pokonywano średnio 10 km dziennie, w drugim 100 km dziennie. Czyli macie statystycznego starszego Niemca jeżdżącego codziennie do sklepu po bułki i mleko oraz w niedzielę do kościoła, kontra lokalny przedstawiciel handlowy. Zwróćmy tu uwagę najpierw na silnik, który jest sercem samochodu. Silnik jest maszyną zamieniającą energię cieplną na pracę mechaniczną. W chwili odpalania silnika jego temperatura jest dużo niższa od temperatury jego normalnej pracy. Co za tym idzie? Bardzo ważnym czynnikiem związanym z projektowaniem silnika jest rozszerzalność cieplna, jaką posiadają poszczególne jego elementy. Silnika nie da się zaprojektować na styk. Każdy element musi być tak dopracowany, aby działał zarówno podczas jego rozruchu, jak i podczas normalnej eksploatacji. Wynikają z tego zarówno duże straty energii podczas pierwszych chwil pracy silnika, jak i jego większe zużycie w tej fazie pracy. Szacuje się, że właśnie tak zwane zimne rozruchy odpowiedzialne są za zużycie silnika w takim samym stopniu, jak przejazd kilkuset kilometrowej trasy. Oczywiście, im większa jest liczba takich rozruchów, tym gorzej. Silniki eksploatowane na krótkich trasach mają problem z osiąganiem odpowiedniej temperatury roboczej, która związana jest nie tylko z nagrzaniem się płynu chłodniczego, ale także oleju, który nagrzewa się nieco dłużej zwykle po kilkunastu kilometrach jazdy. Silniki eksploatowane na krótkich trasach mogą więc wcale nie osiągać swojej nominalnej temperatury roboczej. Z tego względu jedną z ważniejszych zasad związanych z doborem silnika do danego auta jest zależność wielkości silnika od czasu nagrzewania. Po prostu mniejsze silniki nagrzewają się szybciej, z tego względu silniki aut miejskich pokonujących mniejsze dystanse mają zazwyczaj mniejszą objętość skokową. Podobnie silniki z zapłonem samoczynnym nagrzewają się zwykle nieco dłużej od silników z zapłonem iskrowym o tej samej objętości skokowej. Jednym z częstszych objawów towarzyszących pracy silnika na krótkich odcinkach jest odkładanie się tzw. majonezu na pokrywie zaworów, np. pod korkiem do wlewania oleju. Bardzo często objaw ten jest mylony także przez specjalistów z uszkodzoną uszczelką pod głowicą. Pojawienie się specyficznej mazi o kolorze kawy z mlekiem czy majonezu może być spowodowane występowaniem pary wodnej w układzie tłokowo korbowym i jej nieodporowaniem ze względu na zbyt niską temperaturę pracy silnika. Tak jak inne osady, występowanie majonezu pod korkiem spowodowane niedogrzaniem silnika negatywnie wpływa na jego trwałość. Weźmy teraz pod uwagę dwa rodzaje prac silnika. Pierwszy, w którym pokonujemy pewien dystans w warunkach miejskich, a więc hamując, przyspieszając, zatrzymując się na światłach, wyprzedzając itd. Oraz drugi, w którym pokonujemy ten sam dystans poruszając się ze stałą prędkością poza miastem, np. autostradą. Pytanie brzmi, w którym przypadku obciążamy silnik w większym stopniu? Tu odpowiedź nie jest tak jednoznaczna. Zakładając jednak, że poza miastem nie poruszamy się z prędkością zbliżoną do maksymalnej, silnik w takim przypadku jest obciążony w dużo mniejszym stopniu. Nie występują tu duże przyspieszenia, które mają znaczny wpływ na obciążenie przede wszystkim układu korbowotłokowego, a sama praca silnika ma charakter ustalony. Odchodząc na chwilę od silnika, ale także pozostając w obrębie elementów z nim związanych, przyjrzymy się teraz układowi oczyszczania spalin. W silnikach z zaponem iskrowym najważniejszym elementem układu oczyszczania spalin jest reaktor katalityczny zwany potocznie katalizatorem. W nowoczesnych silnikach z zapłonem samoczynnym, jednym z podstawowych, a jednocześnie waszych ulubionych elementów jest filtr DPF. W obu przypadkach trwałość tych elementów jest zależna nie tyle od przebiegu samochodu, co od poprawności ich eksploatowania. Także tu jazda samochodem na krótkich odcinkach wpływa niekorzystnie na ich trwałość. W przypadku reaktora katalitycznego należy zwrócić uwagę na to, że w pierwszych minutach pracy silnika ze względu na nieosiąganie swojej temperatury roboczej nie spełnia on swojego zadania. Jednocześnie, w tym samym okresie ze względu na pracę silnika na bogatej mieszance, do reaktora mogą dostawać się resztki niespalonego paliwa, które, dopalając się już w układzie wydechowym, zmniejszają jego trwałość. Polączką wszystkich użytkowników nowoczesnych diesli wyposażonych w filtry DPF jest ich zapychanie się przy jeździe na krótkich trasach. Proces ten jest jak najbardziej prawidłowy biorąc pod uwagę oczyszczanie spalin, jednak aby był on poprawnie zakończony, w każdym przypadku cząstki zbierające się w filtrze DPF muszą być cyklicznie wypalane. Podczas wykorzystywania Dizzy tylko na krótkich trasach, zwłaszcza przez osoby, które mają niewiele wspólnego z dynamicznym trybem jazdy, filtry takie nie są oczyszczane w odpowiedni sposób, przez co ich trwałość drastycznie zmniejsza się w stosunku do filtrów eksploatowanych na długich trasach. Kolejnym elementem współpracującym silnikiem jest akumulator. Jak wiadomo, akumulator służy do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych w samochodzie, a w szczególności silnika. Największe jego obciążenie występuje podczas pierwszego rozruchu silnika, kiedy odpowiada zarówno za zasilenie rozrusznika, jak i wszystkich pozostałych elementów, np. pompy paliwa. Właśnie podczas pierwszych rozruchów energia potrzebna do odpalenia silnika jest największa, ponieważ w silniku panują najbardziej niekorzystne warunki do zapłonu mieszanki. Podczas kolejnych rozruchów już rozgrzanego silnika, energia pobierana z akumulatora jest dużo mniejsza, a odpalenie silnika jest łatwiejsze. Oczywiście, podczas jazdy na dłuższych odcinkach, rola akumulatora przejmuje alternator, który służy zarówno do zasilania instalacji elektrycznej samochodu, jak i do podładowania obciążonego w czasie rozruchu akumulatora. Bywa jednak i tak, że w samochodach użytkowanych na krótkich trasach, np. 1 czy 5 km, alternator nie jest w stanie podładować w odpowiednim stopniu akumulatora. Często w takich przypadkach nawet nowe samochody kupione świeżo w salonie wymagały wymiany akumulatora już po pół roku pracy. Co do innych elementów eksploatacyjnych w samochodzie, takich jak zawieszenie czy sprzęgło, ich trwałość nie zależy w głównej mierze od samego przebiegu, a od stylu jazdy czy rodzaju nawierzchni, po jakiej się poruszamy. Przykładowo, zawieszenie wykorzystywane w terenówce na ofrodowym odcinku 10 km będzie dużo bardziej obciążone niż w limuzynie jeżdżącej po autostradzie. Podobnie ze sprzęgłem, te wykorzystywane przy jeździe miejskiej będzie bardziej obciążone niż sprzęgła aut poruszających się po autostradzie z małymi przyspieszeniami praktycznie stało prędkością na najwyższym biegu. Dzisiejszy odcinek nie był z pewnością poradnikiem z cyklu kup auto z większym przebiegiem. Miał on na celu jedynie pokazać Wam, że mały przebieg nie oznacza wcale, że auto czy silnik są w lepszym stanie. Oczywiście, jeżeli ktoś każe porównać nam dwa podobne samochody, eksploatowane w porównywalnych warunkach, to auto z mniejszym przebiegiem powinno być w lepszym stanie i powinno wytrzymać jeszcze trochę więcej. Kupując czy też użytkując auto, zwracajmy więc uwagę przede wszystkim na to, w jaki sposób było eksploatowane, a więc to, jak i gdzie nim jeżdżono oraz jakie prace serwisowe były przy nim przeprowadzane. Nie powinniśmy się bać aut z większym przebiegiem, jeżeli mam pewność co do sposobu ich eksploatacji, a szczególnie jeżeli mam pewność, że były regularnie i prawidłowo serwisowane. To tyle w tym odcinku, jak zwykle dziękuję Wam za obejrzenie go do końca. Jeżeli kanał nie należy jeszcze do Waszych ulubionych, zachęcam Was do zasubskrybowania go, abyście mogli być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do zobaczenia, cześć.